W tej chwili już ponad 16 milionów Polaków może odbierać telewizję cyfrową. Kolejny etap 20 maja, kolejne 12 milionów Polaków również znajdzie się w zasięgu tylko i wyłącznie telewizji cyfrowej. Proces przebiega dobrze, ale wydaje mi się, że to jest wynik też takiej bardzo ciężkiej pracy związanej z tym, żebyśmy jak najlepiej przygotowali wszystkich do tego, że taka zmiana następuje. Staraliśmy się opracować kampanię informacyjną, wykorzystując wszelkie dostępne media do tego, żeby ludzi poinformować, jak do tego się przygotować, co nie jest zadaniem łatwym, dlatego bo mówienie ludziom o MPEG-ach czwartych też nie jest taką oczywistą sprawą, ale staramy się rzeczywiście, żeby ten przekaz maksymalnie uprościć i żeby wszyscy wiedzieli, co należy zrobić, żeby odebrać po prostu tą telewizję cyfrową, zwłaszcza, że już w tej chwili w tej ofercie naziemnej jest 15 kanałów telewizyjnych, co może zachęcać do tego, żeby z takiej telewizji korzystać. Natomiast jeżeli chodzi o problemy, na pewno problemem takim są anteny i konieczność przestawienia tych anten, konieczność przestrojenia kanałów i to wszystko tłumaczymy praktycznie przy każdym obszarze, przy każdym kolejnym etapie wyłączeń. Także bardzo często ludzie nie wiedzą dokładnie, kiedy na danym terenie następuje wyłączenie. I również mamy sporo pytań dotyczących tego, że ludzie po prostu nie wiedzą, jak technicznie się do tego przygotować, czyli co rzeczywiście powinni mieć, żeby ten sygnał odbierać. Telewizja cyfrowa, ale również dla rynku niesie pozytywy. Pierwszym z nich jest to, że przede wszystkim w jednym kanale można nadawać na jednym multipleksie kilka programów. W związku z tym zmienia się też relacja opłat za takie częstotliwości. W przypadku do tego, co płacili za telewizję analogową, te opłaty są po prostu niższe. Natomiast drugą kwestią jest oczywiście to, że dzięki temu możemy pozyskać częstotliwości i przeznaczyć je na internet szerokopasmowy, bezprzewodowy. I miejmy nadzieję, że w tym roku wystartuje już też przetarg na częstotliwości 800 MHz, czyli na te częstotliwości z dywidendy cyfrowej.